Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie i ciepło. Mimo zimowej aury za oknem, pięknej szadzi, mamy gorącą dzisiaj atmosferę. Witamy w bardzo ważną dla nas rocznicę. W tym roku Kościół Domowy, Małżeński Ruch Rodzinny Świecki w Kościele obchodzi swój okrągły jubileusz, 40-lecie swego istnienia. Witamy w nowym roku, 2013. Chcemy i wierzymy w to bardzo mocno i głęboko, że będzie on dla Państwa radosny i szczęśliwy, jak dzisiejszy, już 16. bal bezalkoholowy domowego kościoła. Drodzy bracia w kapłaństwie, szanowni i drodzy Państwo, ja, kochani, z największą radością, mimo późnej pory, przybywam dzisiaj do Wyszkowa. Ta okoliczność, a więc bal bezalkoholowy, bardzo raduje moje serce. Kochani, kiedy patrzymy na statystyki, bardzo smutne, trudne statystyki, mówiące o tym, że 1 000 000 Polaków jest uzależnionych, 4 miliony pije ryzykownie, szkodliwie, 10 tysięcy Polaków umiera rocznie przez alkohol, 2 miliony polskich dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. Te statystyki, kochani, 10 litrów czystego alkoholu przypada na głowę jednego mieszkańca, to te statystyki nas bardzo, kochani, zasmucają. Też czuję się, jak mi sąsiad, gospodarzem tego miejsca, bo przecież domowy kościół, małżeństwa w większości pochodzą z naszej parafii, z tego terenu. Tak więc i we własnym imieniu chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, tym, którzy rzeczywiście włożyli tu bardzo wiele pracy, aby to dzisiejsze wydarzenie odbyło się, żeby ten bal odbył się i był w jak najpiękniejszej atmosferze, dekoracji i również pod każdym względem, żeby był dopracowany. Dziękuję bardzo. Wzorem lat ubiegłych, o którym słyszeliśmy, zaprosi do wspólnego tańca, do wspólnego korowodu. Tak więc para za parą chciałbym zaprosić do mnie pierwsze dwie pary, które poprowadzą nasz korowód, naszego poloneza. Thank you.
są na balu? Pierwszy. A skąd Państwo przyjechali? Z Warszawy. I jak się podoba? Cudownie jest, naprawdę, bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. W tym roku fajnie, chociaż jest nowy zespół. No właśnie, jak muzyka? No, może być, nie jest źle. Ale tak osobiście uważam, nie wiem jak Adam, że wcześniej był troszeczkę lepszy. Widzę losy w ręku, co udało się wygrać na loterii? Wygrałam mydło dla męża i czekoladę dla siebie. Dlaczego zdecydowałeś się przyjść na bal bezalkoholowy? Na balu bezalkoholowym bawię już się po raz 8. Jest to bardzo fajna sprawa. Polecam każdemu, kto pije, kto nie pije. Jest naprawdę super zabawa. Można się bawić bez alkoholu. Można się dobrze bawić bez alkoholu. Słyszałam, że wcześniej brałeś udział w takich balach jako obsługa. Jak wspominasz tamte czasy? No tak, moi rysy są jednym z organizatorów. Od małego starałem się jakoś pomagać w całej tej inicjatywie. No a jak już dorosłem do swoich lat, to staram się co roku bawić jako uczestnik. To od ilu lat już się bawisz jako uczestnik? W tym roku jestem 5. raz bez przerwy. Nie wyobrażam sobie przegapić chociaż jednej takiej imprezy. Jest bardzo fajna impreza w ogóle. Jestem tutaj pierwszy raz, za namową koleżanki i bardzo, że tak powiem, popieram takie imprezy, zwłaszcza, że jest charytatywna. Mam nadzieję, że będzie coraz częściej będą się właśnie pokazywały takie imprezy, nie tylko w Wyszkowie. A skąd Pan do nas przyjechał? Z Broku. Dziękuję. Jak smakuje jedzenie? Jedzenie jest bardzo fajne, bardzo smaczne i w ogóle obsługa jest bardzo miła. Jak bawicie się na tegorocznym balu? Znakomicie. Nie, naprawdę bardzo fajnie. Pierwszy raz jesteśmy jako goście, 2 razy byliśmy jako obsługa i faktycznie bawimy się i wtedy i teraz bawimy się świetnie, także... Krzysiek, w jakiej roli jesteś na dzisiejszym balu? Po raz kolejny jestem szefem obsługi, tak? A który raz? Po raz 4. I jak w tym roku oceniłbyś ogólnie zaangażowanie młodzieży w to, co robią? Powiem w ten sposób. Wiem, że ci wszyscy młodzi ludzie pracują tutaj charytatywnie, więc jak na pracę charytatywną naprawdę dobrze im idzie. Chociaż pewnie większość z nich nie miała nic nigdy wspólnego z gastronomią i jedyne talerze, jakie nosili, to były w domu po obiedzie niedzielnym mamy, to muszę przyznać, że będą z nich ludzie. Goście są chyba jednak zadowoleni. Mam taką nadzieję. Nie odbieram jakichś większych sygnałów niezadowolenia gości z tej imprezy. Wszyscy tutaj przyszli się bawić, więc wydaje mi się, że to nie jest powód do tego, żeby narzekać. A ile mniej więcej osób jest w tym roku w obsłudze? W obsłudze jest ponad 70 osób. Świetnie! I zaczniemy szary w prawą stronę! Duże, głośno, wszyscy dążone!
świetnie! Brawo!